pewno chcemy uniknąć czegoś takiego, że wchodzimy na trawę i później znowu wracamy na sztuczną, bo to było bez sensu. Dlatego jeżeli będzie taka możliwość i w sobotę już uda się wyjść na trawę, to myślę, że od poniedziałku na pewno, bo Laura nam pozwoli na to, żebyśmy gdzieś ten kawałek tej trawki znaleźli i solidnie potrenowali. Bo takie skoki przechodzenia ze sztucznej na normalną, to powoduje różnego rodzaju też urazy, kontuzje i tak naprawdę to, co powiedział Tomek. Ta piłka inaczej się zachowuje tutaj, inaczej człowiek biega, inaczej upada i wszystkie inne rzeczy dzieją się inaczej. Także na pewno tęsknimy za trawą, aczkolwiek na pewno nikt z nas nie ma prawa narzekać na to, w jakich warunkach trenował i w jakich warunkach był ten okres przygotowawczy, ponieważ myślę, że mieliśmy dużo lepsze warunki do pracy niż inne drużyny w naszej klasie rozgrywkowej na pewno. Trenerze, to znaczy się, że w igrę, jak mecz miałby być rozegrany na sztucznej, też zostają w Bydgoszczy i też będą grali, tak? Tak. Pan Piotr rozmawiał z prezesem klubu, ja rozmawiałem z trenerem Kaczmarkiem i dwutorowo umówiliśmy się, żeby też zrozumieli, że my nie jesteśmy w stanie wpłynąć Jasne. Na to, co będzie na górze. I żeby była taka możliwość, bo oni najpierw był warunek taki, że przyjadą grać tylko i wyłącznie na trawę i najlepiej na głównej płycie. Aha. My też z chęcią byśmy zagrali na głównej, natomiast no, na dzień dzisiejszy będzie ciężko zagrać na głównej płycie. Czy uda się boczna, czy boczna będzie na tyle fajna, żeby wejść, żeby nie było grzęzawisko, żebyśmy też nie zniszczyli sobie tej bocznej pomocy, no. Tak naprawdę jedną płytę treningową. Dlatego myślę, że no, trener Kaczmarek jest rozsądnym człowiekiem. My też nie chcemy robić ani krzywdy piłkarzom, ani sobie. I zagramy tam, gdzie będą na daną chwilę najlepsze warunki. I tak jest to ustalone, także sparing na pewno się odbędzie.